Cześć moi kochani, dziś szykujemy się wspólnie na koncert. Za pół godziny wychodzimy, więc to będzie szybkie Get Ready With Me. W sensie szybki makijaż dla mnie. Więc szybko się ogarniam. Krem, który miałam na twarzy, bo nic dzisiaj więcej nie miałam. Nałożyłam ten lotion z La Mer. Jeżeli lubicie Get Ready With Me, pamiętajcie o kciuku do góry, o serduszku dla mnie, będzie mi bardzo miło. Teraz wysmaruję nogi tym masełkiem z Lulalove. To jest masło rozświetlające, które pachnie taką trochę, no, owocami. Dla mnie to pachnie jak morela, więc smaruję nogi, tutaj oczywiście tego nie widzicie, smaruję stopy. Wróciliśmy dopiero niedawno z działki, więc jeszcze dzisiaj pływaliśmy w rzece. I te stopy miałam takie suche, że musiałam pójść teraz zrobić małe spa dla stóp. I właśnie nałożę sobie to masełko i na całe nogi. To masło jest fajne, bo ono tak fajnie rozświetla i nawilża bardzo dobrze. Także i na ręce tutaj. Dzisiaj mamy 33 stopnie, na koncercie wieczorem ma być 26, więc bardzo, słuchajcie, będzie ciepło. Uff, już się boję po prostu, już się boję. Dobra, to mamy. Na twarz nakładam ten krem La Mer. To jest krem ten w wersji Cool Gel Cream i ja go stosuję latem. W ogóle stosuję takie kremy w lekkiej wersji. Sukienka już jest z tyłu wyprasowana, później wam się pokażę. Mam też przygotowane sandałki do tego. I teraz biorę sobie mydełko oczywiście z Lulalove, moje ulubione. I nakładam trochę na grzebyczek i czeszę do góry. Nagrywałam wam ostatnio taki film na temat podnoszenia oka, wyciąganiu do góry, także zobaczcie sobie tutaj. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak właśnie to robię, moje sztuczki, to was odsyłam, bo bardzo fajny materiał wyszedł, podobał wam się. Także cieszę się bardzo, że korzystacie z moich rad, mimo że nie jestem makijażystką, to zawsze coś tam jako dziewczyna lubiąca makijaż mogę wam, wiecie, mogę wam jakąś radę sprzedać. Także powiem wam, co do koncertu Andrea Bocelli, to on był przekładany 2 lata z rzędu przez pandemię. My mieliśmy bilety kupione właśnie na 2020. W ogóle świetnie. No ale miała z nami iść mama Darka, ale już musiała wracać do Holandii. Także no, przykro nam, tak się wszystko poukładało. Miało być zupełnie inaczej, mieliśmy iść wszyscy razem, no ale wyszło jak wyszło, więc idziemy sami w końcu na ten koncert i po prostu mamy wyjście, mamy randkę z Darkiem, więc to też nie jest źle. Tutaj Urban Decay Primer. Także się cieszę z tego wyjścia. Będziemy mieć bardzo fajne miejscówy, bo Darek kupił naprawdę jakieś takie super bilety w super miejscu, z czego bardzo się cieszę. Także postanowiliśmy się elegancko ubrać, ale mieliśmy jechać na koncert samochodem, a właśnie Darek wyczytał na, wiecie, na takich ogłoszeniach warszawskich, że będą straszne korki przez to, że zamknięta jest cała Saska Kępa właśnie z dojazdem do Narodowego. Także nie pojedziemy autem, bo nie będziemy mieli po prostu gdzie tam stanąć i po prostu musimy się jakoś dostać. Pewnie weźmiemy po prostu Ubera. Niestety, bo chcieliśmy sobie wziąć samochód, wieczorem później gdzieś dalej jeszcze pojechać, a także będziemy musieli polegać na Uberku. I ponieważ chcę mieć trochę ciemniejszą dzisiaj pomadkę, to zrobię spokojniejsze oko. I wezmę sobie tak, najpierw wezmę sobie bronzer, po prostu hula i nałożę w załamaniu, tak standardowo jak zawsze. W ogóle wiecie, co mam ze złej strony? Lusterko. Patrzę w drugą stronę niż zawsze. Brawo. I wszystko mi dzisiaj leci. To jest, możecie poznać chyba, że to nie jest mój dzień. Pewnie już widzicie, że to nie jest mój dzień, także tak, to nie jest mój dzień. Wydało się. Wydało się, nie idzie mi dzisiaj nic. Nakładam bronzer. Także podejrzewam, że dzisiaj wszyscy będziemy płynąć. Nawet wieczorem. Ma być duszno. Ja nienawidzę upał, wiecie o tym dobrze. Niektórzy kochają, ale takie dla mnie to są życie. Takie greckie upały to są nie dla mnie, ja się męczę, nienawidzę tego po prostu. Nie chcę dużo narzekać, ale narzekam. Teraz biorę sobie te cienie z Toma Forda. To jest akurat Nude Deep 03. I to jest taki zestaw cieni, o tak wygląda. I wezmę sobie te pacynki, tak będę używać tych pacynek. I nałożę sobie najpierw ten złoty cień, który jest tu na górze. I nakładam tu. I podług brwiowy. I wbrew pozorom te pacynki są naprawdę spoko do tych cieni, przyrzekam wam, są naprawdę w porządku. I teraz palcem nakładam ten cień błyszczący. Dobra, teraz medium brown, paleta Effect. Affect. Trochę sobie uzupełnię te brwi. Także mam nadzieję, że będzie fajnie, że mój humor się poprawi. Teraz z tej paletki, z tej samej paletki do brwi biorę sobie najciemniejszy kolor i będę używać takiego pędzelka Inglot 53T i to jest bardzo fajny pędzelek. Ja go wcześniej używałam, żeby nakładać tutaj wewnątrz oka. Natomiast biorę sobie teraz ten cień Americano. On jest bardzo fajny do robienia. Jeżeli nie chcecie do brwi go zużyć, to możecie go zużyć po prostu jako cień. On jest bardzo kremowy i nakładam końcówkę, jak widzicie, rozcieram w ten sposób wzdłuż linii rzęs. I zobaczcie, teraz taki mały trik, co robię, to jak już sobie zrobię tą kreskę taką, jaką chcę, to ciągnę i robi mi się kreska.
Ostatnio rozcierałam tym pędzelkiem kredkę i też super dawał radę, także super pędzelek. Zaraz sobie tu bym musiała wytrzeć, ale dobrze, że nie zrobiłam makijażu. Coś za mało cienia dałam na górę. Czekajcie, wezmę sobie jeszcze taką mam kredeczkę z DM-u, Trend Up Brow Styler Waterproof i po prostu sobie jeszcze trochę tutaj wypełnię tak z daleka, bo tutaj mam lusterko akurat dosyć daleka, dzięki czemu widzę ogół sytuacji i widzę, gdzie mam dziurę i gdzie jest mniej więcej nierówno. Brwi to, wiecie, nigdy nie będą idealne. Jest lepiej. Oczywiście ta kreska mi wyszła za długa, jak u Amy Winehouse. This is not my day. Teraz biorę sobie kolor Hazelnut i nakładam trochę na dół. I rozcieram to trochę bronzerem. Ten też trochę rozetrę tu z góry. Nałożę sobie jeszcze trochę rozświetlacza na sam środek. Takie białako. Teraz stara wersja tuszu L'Oreal. Dlaczego stara? Bo jest wodooporna. Jak się spłaczę, a pewnie na koncercie będę ryczeć, bo ja na operze mogę ryczeć, jak się wzruszę. Tak. Jak ostatnio byłam na Andrei Bocelli, chyba z 10 lat temu to ryczałam. Także ten tusz, oczywiście będą rzęsy jeszcze, ale tusz musi być. Więc wybrałam starą wersję, ale jak najbardziej polecam Wam nową wersję tego tuszu, bo jest po prostu czaderska. Testowałam Wam. Zresztą w tym filmie, co Wam poleciłam przed chwilą, to właśnie testowałam tę nową wersję tuszu, jest boski. A stara wersja była trochę inna właśnie i jest wodooporna. Była wodooporna. To teraz rzęsy. I rzęsy mam, słuchajcie, używane już wcześniej. I to są Ardelki, ale za Chiny Wam nie powiem, które to są jakieś Naked. Którejś serii Naked. Ja bardzo lubię serię Naked i serię Naked dostaniecie w Rossmanie. Czyli tak wyglądają te. Nie są już podobne do tego, co było na początku. Ale zanim je nałożę, to chcę je trochę podkręcić, bo trochę straciły swój kształt. I dobra, przykleiłam je sobie tutaj do dłoni. Biorę moją zalotkę i postaram się je troszeczkę, ale chyba to już na oku będę musiała zrobić. Na oku to zrobię, bo tutaj już mi się nie złapią. Po prostu je zaraz podkręcę i mam nadzieję, trzymajmy kciuki, że się uda, bo już wiecie, będzie za późno, jak nie, bo nie mam czasu. Kraj też muszę sobie kupić nowy, bo mam jakiś taki, kurde, już wyschnięty. Powiem Wam, że dzisiaj wszystko nie po mojej myśli. Akurat dzisiaj nagrywam, ale to jest realne szykowanie się, bo jak ja się szykuję, to nie jest zbyt glamour. Ja się szykuję bardzo szybko, jak mam wielkie wyjście. Wielkie wyjście, no w sensie jakbym szła, nie wiem, na ślub czy do telewizji, to bym się pewnie przyłożyła, ale jak zwykle nie mam czasu po prostu i zwykle to tak wygląda. Nie szykuję się pół dnia na wydarzenie, tylko na ostatnią chwilę, bo jest oczywiście milion innych rzeczy po drodze. Więc wiecie, jeszcze dzisiaj byliśmy na działce, byliśmy w rzece, byliśmy w Decathlonie, no i tak. I dopiero przyszłam i miałam, ogarnęłam się, coś tam jeszcze porobiłam i zostało mi mało czasu na szykowanie się. Ale to tylko i wyłącznie z mojego wyboru, jeszcze do tego nagrywam. Ale spoko, koncert dopiero za 2 godziny, także damy radę. Ach, to się klei się ta pęseta, dlatego mi nie chce się dobrze transferować. Się robi na szybko, to tak jest. No i oczywiście, że nie dolega. Brawo. Lusterko. Dobra. O, jakiś włos jeszcze zobaczyłam. Zawsze się dziewczynom wydaje, że ktoś to zauważy, a tego nikt nie widzi, jakiegoś tam jednego włosa. A nam się wydaje, że wiecie, że wszyscy będą widzieli, nie? Okej, dobra. Spokojnie. Niech sobie przeschną. Zaraz zobaczymy, co dalej. Ten primer, Milk. W ogóle byliśmy wczoraj w kinie na Top Gun i muszę Wam polecić film. Natomiast jest bardzo amerykański. Żebyście się nie zdziwili, to nie jest jakieś kino ambitne. Wszystko, co amerykańskie, będziecie mieć w tym filmie. Jeżeli lubicie takie, wiecie, pełne, takie przewidywalne filmy, które zawsze się dobrze kończą, bo wiadomo, że zawsze się takie filmy dobrze kończą, one się nie mogą źle skończyć. Pełne wzruszeń, spojrzeń, to będzie film dla Was. Jeżeli nie lubicie takiego kina, jeżeli wolicie kino ambitne, no to nie, to wybierzcie coś innego. Natomiast Top Gun bardzo, bardzo przewidywalne. Fajne, warto zobaczyć. Są osoby, które były na nim po kilka razy z naszych znajomych, ale dla mnie wystarczy. Pewnie go zobaczę za jakiś czasek. Teraz Fenty nakładam. Jak będzie kiedyś na Netflixie, to pewnie znowu obejrzę. Natomiast tak jak mówię, amerykański, na maksa amerykański. Znajomi Amerykanie zachwyceni, słuchajcie. Zachwyceni. No i Tom Cruise. I tak jakoś, nie wiem, czy Tom Cruise coś przez te lata w ogóle gdzieś grał, robił coś, bo powiem Wam szczerze, że ja go pamiętam z tych starych filmów, później było Mission Impossible, jeszcze parę razy występował, a tak to tylko z tych afer scjentologicznych go kojarzę i z jego byłą żoną, także nie mam pojęcia, czy w ogóle on w czymś w międzyczasie grał, to dajcie mi znać, jeżeli są tu jacyś fani Toma Cruza, to dajcie nam wszystkim tu znać. Tak mówię, spoko był ten film, podobał nam się, no na pewno Darkowi bardziej niż mnie, Dark lubi filmy akcji, to wiecie. Chociaż nie powiem, ja też lubię Mission Impossible, czy Bondy oglądać. Czasem po prostu trzeba się tak odmłuszczyć. Nie zawsze trzeba coś ambitnego oglądać. Nie mówię, że ja cały czas coś ambitnego oglądam czy czytam, absolutnie nie. Także, dobra, korektor nałożony. I teraz podkład, który wytrzyma całą noc, czyli Lancome T
tę Idol Ultra Wear i chyba nałożę sobie 11, ale nie wiem, czy będzie dobra ta 11. Jest trochę różowa, a 25 jest bardziej beżowa niby. 0,25, zobaczymy. Dopiero się będziemy, że ja się będę zaraz jeszcze brązowić. Nakładam pędzlem, ostatnio ktoś mówi, dlaczego pędzlem? To nie te czasy, żeby nakładać pędzlem. Powiem wam szczerze, że nie chce mi się, nie lubię gąbki o tyle, że nie lubię sobie brudzić rąk, a pędzel wiecie, pędzel ma podkład, trzyma podkład z daleka od dłoni. Jakoś tak, no nie wiem, lubię pędzlem nakładać. A gąbką spoko, ale nie chce mi się później myć tego. A ja lubię mieć od razu umyte pędzle. Ja dzisiaj przyjdę i wszystko umyję, jak wrócę. Nie wiem, jakoś tak mam takie kupie. Pewnie gąbką byłoby ładniej, szybciej, nie wiem. Przyzwyczajam do pędza, tu mam akurat ten z Boho Beauty 124 flat. 124V flat kontur. Do konturowania, ale ja nim nakładam też podkład, bo jest płaski, właśnie dobrze nakłada. Dobra, spoko. Tu jeszcze trochę na nos, bo jeszcze prześwituje mi czerwony nos. Opalony dzisiaj pewnie na słońcu. I trochę tutaj na doskonałości. I wiem, że mam totalnie nudny makijaż oczu, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale będę robić mocniejsze usta, taki jest plan. Dobra, jak tam żeny? Wezmę sobie ścięty pędzelek, wezmę sobie ten Americano, ciemny kolor. I oczywiście lustereczko. Trochę sobie tutaj przyciemnię, bo pewnie coś jak zwykle mi się osypało i później brzydko wygląda. Niech będzie już. Nic nie zmienię. Puder, ja biorę wszystko pierwsze lepsze dzisiaj. La Mer akurat mam 23. Nie to, że akurat wybrałam na dzisiaj La Mer, ale akurat miałam go tu w kosmetyczce pod ręką. I się dobrze utrwałam. I ten sandstone jest żółty, więc ładnie mi gra z tym różowym pod spodem podkładem. Lubię ten puder, ale kurczę, cena przeraża. Natomiast puder jest naprawdę dobry. Właśnie sięgnę, mam Denka. Muszę trochę zetrzeć ten balsam z siebie, bo się aż błyszczę od tego balsamu Lulano. Tak trochę tu z tą warstwę przynajmniej tu z rąk, bo na nogach spoko. Dobra, to mamy bronzer. I bronzer to będzie L'Oreal, Bronze to Paradise i ścięty pędzelek z NYXa. Myślę o ustach, co tutaj wybrać na usta? Coś matowego i ciemnego. Chcę właśnie ciemniejsze usta dzisiaj. Dobra, teraz róż z tej samej serii, czyli ten Melon Dollar Baby. Mówię z głowy, pamiętam nazwy. Mam tak zjechane i ten bronzer i róż, bo bardzo je często używam. I doświetlacz będzie Daisy Highlighter z Bella, z kolekcji wakacyjnej. Pięknie pachnie, ale mało go widać. Słabo! Dobra, Professional w takim razie z Benefitu. Jeszcze raz próbuję z tą Daisy, a jak nie, to wezmę coś mocniejszego, czyli Daisy nie da rady. Daisy, żegnam się z tobą. Niestety, biorę coś mocniejszego. No, od razu lepiej. Dobra, schnij sobie utrwalaczu. Usta. Co by tu? Zobaczmy ten kolor z Chanel. Rouge Allure Liquid Powder 954 Radical. Nie, ten nie. Ten też nie. No i od Darka w ogóle dostałam. Chciałam coś mocniejszego zdecydowanie. I ten. Zostawię je na inny czas, a może nawet na jakiś test. Nie pasują mi. Chciałam coś bardziej, coś ciemniejszego, takiego wiecie, sexy. I użyję sobie tej pomadki Superstay Matte Ink z Maybelline w kolorze Life of the Party 390. Tak wygląda i to jest chyba edycja limitowana urodzinowa. Z tego co pamiętam, ale nie dam sobie ręki obciąć. Matte ink. Niech zaschnie. Mamy to chyba. Dobra, co robić z włosami? Co robić z włosami? Mam mało czasu. Chyba suchy szampon, bo już dzisiaj nic z nich nie wycisnę. Czekajcie, muszę przynieść suchy szampon. No, żeby jakoś sensownie wyglądały, bo póki co jest mes. Powiedzcie mi, dlaczego ja zawsze robię fryzurę na szybko? Na ostatnią chwilę. Nawet moją ślubną robiłam na ostatnią chwilę. Zawsze tak jest. Nie umiem się z fryzurą ogarnąć. Makijaż jeszcze ogarnę. Jakoś tam się ogarnie, ale fryzurę nie mogę. Dobra, szampon. Chlorane. Jedyny, który nie jest, mi zapycha, nie podrażnia jakoś mocno. Ale już i tak bardzo rzadko suchych szamponów używam. Kiedyś używałam codziennie. Stąd były moje białe włosy przy nasadzie. Chciałabym sobie maseczkę nałożyć na włosy i cały dzień w tym koku gorąco było. Człowieka się po prostu lało. Ok, oddzielam sobie przód, resztę spinam. I martwię się o to tylko co z przodu, bo tutaj tył będzie ładnie spięty. Trochę luzuję. Teraz zwijam luźnego koka, cokolwiek to będzie, nie wiem, bardzo luźnego koka i związuję. Dobra, jest. Nie wiem jak to wygląda, nie mam pojęcia. Powiedzmy, że okej.
resztę kręcę. Już pewnie widzieliście setki razy u mnie tą fryzurę na szybkiego. Kiedyś na wesele właśnie do Magdy się tak szykowałam i miałam wielki plan podpięcia tych włosów i mi spadały i spadały, w końcu jakoś byle jak je spięłam i poszłam. Było okej, ale nerwy były. No ale wtedy szykowałam Magdę na wesele, to też było inaczej. Dobra, to cała robota Lokuwy. Odpinam. Zawsze pamiętam, żeby odpiąć jak wychodzę. Dobra, wezmę trochę słodu szamponu dla tekstury. I teraz biorę taką naprawdę takie malutkie, może jakieś naturalne takie pasemko, żeby mi tu zwisało. Ja zawsze mam problem, bo to jest za długie te przy twarzy. Dobra, tak żeby było niedbale. I tutaj wsadzam to dosłownie pod gumkę. Tam do tyłu. Właśnie tam. I teraz tak samo z tej strony to będzie trudniej. Powinna była obciąć wcześniej trochę te przednie pasma. O właśnie, coś takiego krótszego. Chciałam, żeby było tak więcej z przodu. Coś mi się tu popsuło. Dobra, zaczynam kombinować. Tu bym jeszcze czymś przypięła. Idę zobaczyć, jak to wygląda z tyłu. Mogę się przerazić. Moment. Dobra, nie jest bardzo źle. Ale mój aparat się już przegrzewa, bo jest tak ciepło. Właśnie dostałam komunikat, że się przegrzewa. Czekajcie, zaraz wrócę. Dobra, udało mi się. Fryzura taka, makijaż taki. Buty. Buty będę miała z Jenniferys CCC. Takie czarne błyszczące. Pokazywałam wam kiedyś, dawno temu w holu. A sukienka jest tu. Wisavi. Made in Poland. Taka, jaki to jest kolor? Darek powiedział, że jest niebieska. Turkusowa. Bardzo ładny kolor. Taka kimonowa. Także ubieram się i już wracam. Okej, sukienka wygląda tak. Z butami. Kimonowa. Ja wyglądam tak. Mąż, jak wygląda? Uber już nadjeżdża. Mój zapach to będzie La Jour se lève. I był to bardzo chaotyczny get ready with me. Sorry. Jeszcze jakaś mała torebeczka. No. Pokaż się, ty też się szykujesz. Tak wyglądamy. Co taki rozpięty? Co jest na elegancki koncert? Nie, zapinaj się. A to tak będzie zapięte. Tak. Zapinaj się, no. Okej, kochani, to już tyle. Mam nadzieję, że Get Ready wam się podobało. Uciekam na Ubera. Buziaki. Pa, pa. Bye, bye.